Nie powinniśmy oczekiwać na rynku złota spektakularnych wyprzedaży, niesamowitych okazji, które pozwolą nam zakupić sztabkę złota za połowę czy za 1/4 jej wartości. Na rynku złota takich promocji nie ma i być nie może, dlatego że złoto, cena złota wynika przede wszystkim z kursu giełdowego. I to tą cenę na giełdzie powinniśmy sprawdzać, kiedy porównujemy ofertę, którą otrzymaliśmy od sprzedawcy. Oferta sprzedawcy będzie nieznacznie wyższa, ale jedynie powyżej, tutaj w niewielkim procencie ceny, mogą odbywać się jakieś promocje dystrybutora czy jakieś rabaty wynikające z większych zakupów. Dodatkowo, jeśli sprzedawca informuje nas, że sprzedaje złoto posiadające certyfikację od producenta akredytowanego przez LBMA, pamiętajmy, że można to w prosty sposób zweryfikować, sprawdzając tą listę, a rzetelny sprzedawca powinien nam w tym pomóc. Niepokój może budzić próba sprzedaży złota w programach marketingu sieciowego, MLM-ach. Wydaje się, że sprzedaż towaru notowanego w tej formule jest dość trudna. Ponadto warto pamiętać, że sprzedawca podlega kontroli NBP i powinien mieć stosowne zezwolenia, aby sprzedaż złota prowadzić. W przypadku programu marketingu sieciowego warto to po prostu zweryfikować. Gdy myślimy o inwestowaniu, warto pamiętać o trzech podstawowych zasadach. Jeśli spotykamy się z ofertą, która pokazuje wysokie zyski, ona prawdopodobnie obarczona jest wysokim ryzykiem. Musimy to ryzyko zrozumieć i wziąć je pod uwagę. Warto pamiętać również o dywersyfikacji, o tym, aby nie wszystkie środki stawiać na jedną kartę. Warto pamiętać również o tym, aby nie inwestować w coś, czego nie rozumiemy,